Lindström, Helvard, Matti Hautamäki, Aman, Goldberger, takové je pořadí, vidíte, vysoké známky. A tohle je překvapení letošní sezóny. Stefan Hocke z Oberhofu, zatím šestý ve světovém poháru. Tak to je fantastický skok. Stefan Hocke, německý mladíček, překvapuje každým závodem. Sedmý, pátý, třetí. Takové byly jeho stupínky, taková byla jeho umístění. Teď je druhý, 134 metrů, 141,7 desetin. Zumindest. Ja, er war auf jeden Fall wieder besser, auch vom Schanzentisch. Also klar hat er da wahnsinnige Reserven noch. Also ihm den Druckpunkt richtig auf den Schanzentisch zu bringen, das ist seine Hauptaufgabe. Aber im Flug, da macht er eigentlich fast nichts falsch. Also er ist ein wahnsinniger Flieger hier, macht da unheimlich Spannung im Unterkörper. Man sieht hier auch fast keine Korrekturen. Und er fliegt hier federleicht auf 134 Mal. Jeho krajan, Veli Matti Lindström. Tomu se v Engelbergu daří. Získal tady titul mistra světa kategorii juniorů. Ano. I v tréninku skákal výborně a to bylo daleko. To bylo na hranici skoku Simona Amana. Tady Matti Lindström možná dokonce ohrozil rekord můstků, který... Ano, a dokonce ho překonal. 134 metrů, 142,2 desetiny bodu. Tady Matti Lindström vede. Haha. Jako Jankovský je spokojen, ale možná... Jakub Janda získá samozřejmě slušné body do světového poháru, udrží se nepochybně v té elitní 15. Dost možná, že si třeba i o místečko polepší, kdo ví. Ale škoda, ten rozhodující krok, jako by nám v tom druhém kole občas chyběl. Alan Olborn, daleko, tak to je jasné. Tak Alan Olborn se dostává na první místo. O sedm míst si polepšil Roberto Checon ze 17. příčky, ale Alan Olborn ze Spojených států mu ulétl a skončí při nejhorším na tom 9. místě. To by ale všichni další museli skočit ještě lépe. 137 metrů, nejdelší skok, 278,4 desetiny bodu. Nový rekord můstku. Alan Olborn si řekl o velice slušné umístění. Nechci předbíhat. To je veliká spokojenost. Že i když Holland přeskočil délku žiry, která je 136 metrů, tak se zatím nic neděje. Simon Amann, veliká a poslední švýcarská naděje. Sedmý po prvním kole. Vynikající pokus Simona Amanna. No tak to je paráda. To je nádhera. Simon Amann půjde na první místo. Ani veleskok, který předvedl Alan Olborn, zřejmě nebude stačit. Nikdy
ještě nebyl na stupních vítězů ve světovém poháru. 137 metrů, nestačí to na Elena Olborna. 277,9 desetin bodů. Elen Olborn dostal vynikající stylové známky a o půl bodu je před Amanem, přestože Aman měl náskok po prvním kole, i když nepatrný, a přestože skočili oba stejně. Obrovská radost, tak jako tak. Emocje otrzymy już w serii treningowej. Sigurd Petersen wylądował na 138 metrze i ustanowił nowy rekord wielkiej Titlis. Poprzedni 137 metrów należał do Simona Amana i Alana Alborna. Piątego Jokelseja są zawarte właśnie w odległości 1 metra. Ale teraz Jakub Janda. Tutaj nie czuł się najlepiej. Ale daleko skoczył. Piękny skok. Na treningach nie pokazywał tego, co dzisiaj. A więc jest forma, jest ustabilizowane. Rekord skoczni 139 metrów. W odległości, w której mamy stanowiska, jest trudno ocenić. Zatem nie ryzykuję, by mówić Państwu, ile może być w przybliżeniu. 139 to jest pewna wiadomość. Rekord skocznie, a za chwilę Janne Ahonen. On, proszę Państwa, wygrywał tutaj w Engelbergu w 93 roku jako mistrz świata juniorów. Później w 99, 2002. Kurs, jak powiedział mi dziennikarz telewizyjny z Finlandii, już skacze na swoich najlepszych nartach. Zobaczymy, czy tak daleko jak Janda musi skoczyć. 140 metrów, może skoczyć, skoczył! Prawie na dwie nogi lądował, ale kapitalny skok. Janne Ahonen będzie liderem, no nie ma na niego w tej chwili mocnych. Kapitalny skok powyżej 140 metrów. Tę linię widziałem, ale ile? No wydawało się tuż za 141 metrów. A więc znakomity skok, ale Jakub Janda otrzymał wyższe noty. Słusznie sędziowie odjęli, niektórzy dużo, 16,5, pozostali 17,5, mówiłem o lądowaniu na dwie nogi. I za ten element nie było klasycznego telemarku. Bał się, że nie ustoi tego skoku, chociaż jest chyba tak mocny, że ustałby, ale na wszelki wypadek postanowił spokojnie ten skok zakończyć i przegrywa w tej chwili o 1,4 punktu z Jakubem Jandą. A więc kapitalna końcówka tej... Martin Kinzle, trener Szwajcarów. No i Simon na rozbieg. Świetna prędkość na progu. Pewnie potrafi to wykorzystać Simon Amann. Gdzie będzie lądował? Chyba jeszcze dalej niż Bjørnar Rumoren. W przepięknym stylu, z równie ładnym, mięciutkim lądowaniem z telemarkiem. A odległość może 140 metrów. Za chwilę zobaczymy. 141 metrów Simon Amann. Już ustanowił jeden nowy rekord skoczni w tym sezonie. Teraz wyrównuje rekord skoczni Janne Ahonena. 141 metrów reprezentanta Szwajcarii. No, w fenomenalnej, wybornej formie jest w tym roku dwukrotny złoty medalista olimpijski z Salt Lake City, który wydaje się obok Gregora Schlierenzauera wielkim faworytem do tego, aby znów walczyć o mistrzostwo olimpijskie za 50 kilka dni w Vancouver. Piękny lot, wspaniałe lądowanie. Ustał to już na płaskim, wyrównał rekord skoczni Janne Ahonena. Proszę popatrzeć w dodatku, w jakim stylu jest to lądowanie. Piękne. No i wysokie noty sędziowskie, także 19, także 18,5 punktu i oczywiście musi być nowym liderem Simon Amann. Tak jest, 140.
Ba, świetny, znakomity, 134 metry, teraz 136, musi skoczyć. Polak już na pewno wygrał konkurs, do tego nie ma wątpliwości, ale szybuje Jan Ziobro! Skoczył, poleciał znakomicie i wygrywa pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata. To jest jego skocznia, od początku skakał tutaj rewelacyjnie. Wyrównany rekord skoczni. 141 metrów, dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Takiej sytuacji w historii polskich skoków jeszcze nie mieliśmy. Niesamowite, no wytrzymał presję wspaniale, naprawdę jestem pełen uznania dla tego chłopaka. Trudne warunki, 0,7 metra na sekundę, wiatr z tyłu skoczni. Oto lądowanie oczywiście nie najlepsze, noty niezbyt wysokie, no ale odległość 141 metrów, wyrównany rekord skoczni Simona Amana, Jana Ahonena. To jest niesamowite. Kamil Stoch, Jan Ziobro i proszę Państwa, jaka jest końcowa sytuacja? Jest Jan Ziobro, Krzysztof Biegun, wielkie zaskoczenie Klingenthal. Teraz Jan Ziobro, pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Kamil Stoch na drugim miejscu. Do tej pory dziewiąte najlepsze miejsce Janka w Klingenthal. W ubiegłym sezonie jedyne punkty Zakopane, 20. Wcześniej, w 2012 roku, kiedy zaczynał, 39. Lillehammer, piąta dziesiątka, a to jest jego sezon. Rozpoczął się znakomicie. No i teraz w Engelbergu Jan Ziobro wygrywa konkurs. Kamil Stoch drugi, Piotr Żyła szósty, Klemens Burańka siódmy. Ileż tutaj życiówek padło podczas tego dzisiejszego konkursu. A wielkie brawa. No i chyba nieoficjalnie możemy powiedzieć, proszę Państwa, że Kamil Stoch będzie nowym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak dzięki temu, że dziś zajął drugie miejsce, ma 310 punktów, o 8 punktów wyprzedza dotychczasowego lidera Gregora Schlierenzauera. Piotr Żyła na miejscu 11 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jan Ziobro na miejscu 15, 14 jest Maciej Kot, 19 Krzysztof Biegun. Ależ to się porobiło, naprawdę. A turniej czterech skoczni przed nami. Teraz przerwa świąteczna. No i z jakimi jeszcze jutro?